Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Biblioteka rozpoczęła ferię od wizyt w kępińskich przedszkolach, podczas których dzieci nie tylko mogły posłuchać bajek, ale także aktywnie włączyły się do zajęć i wspólnie z bajkowymi postaciami uczyły się w czasie dobrej zabawy. Drugi tydzień minął pod hasłem Planszomaniacy na start. Zajęcia w bibliotece w Mikorzynie zgromadziły tłumy dzieci, a w ostatni dzień ferii biblioteka zaprosiła na warsztaty mały jubiler. Z wydarzeń zorganizowanych w trakcie ferii zimowych przez bibliotekę skorzystało ponad 200 dzieci. Dzięki właśnie przygotowanym rekwizytom razem ze swoim ulubionym bohaterem, Kukusiem Puchatkiem, poznawały kształty geometryczne. W ofercie Muzeum Ziemi Kępińskiej znalazły się zajęcia o tematyce etnograficznej oraz artystycznej, przygotowanej zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Feryjną przygodę w muzeum rozpoczęły rodzinne wtorki, czyli zajęcia dla rodziców z dziećmi pod tytułem Po nitce do kłębka. Były to warsztaty o tworzeniu kolażu. Uczestnicy dowiedzieli się, jak można tworzyć obrazy z nitki oraz sznurka, czym jest kolaż i jak można tworzyć obrazy tylko i wyłącznie z figur geometrycznych. Z muzealnej oferty feryjnej przygotowanej na 2020 rok skorzystało w sumie 189 osób. 3 lutego ruszyła Zimowa Akademia Kępińskiego Ośrodka Kultury. Na uczestników czekało wiele atrakcyjnych zajęć prowadzonych przez doświadczonych profesorów Akademii. Całe zajęcia, które odbywały się w Kępińskim Ośrodku Kultury, forma zabawy z edukacją w ceramikę, plastykę, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne, animacje ruchowe i integracja, to były główne nasze zamierzenia. Chcieliśmy, żeby dzieci sobie odpoczęły, dobrze się pobawiły, wytężony czas pracy w szkole. Myślę, że on sprzyja takiemu wypoczynkowi, więc tutaj nacisk z naszej strony był rzeczywiście na dobrą zabawę, integrację dzieciaków. Mówimy często, że dzieci nie potrafią się już ze sobą bawić, to jest absolutna nieprawda. My w instytucjach wiemy, że dzieci fantastycznie się ze sobą komunikują w dobrej zabawie. 45-osobowa grupa wyjechała także na wycieczkę do Centrum Nauki w Łodzi, a w Kinie Sokolnia w czasie ferii odbywały się popołudniowe seanse dla najmłodszych. Różne tytuły filmowe dla najmłodszych obejrzało ponad 1200 dzieci. Wszystkie projekty przygotowane przez Bibliotekę, Kępiński Ośrodek Kultury i Muzeum były bezpłatne. Za ofertę spółki Projekt Kępno trzeba było zapłacić, ale przygotowano atrakcyjne bonifikaty. Są turnusy odpłatne, ponieważ wiążą się z kosztami, które my musimy. Rozumiem, a pani dyrektor, czy oni mieli jakieś na okres ferii zniżki albo coś do dzieci? Tak, ferie miało zniżkę za okazaniem legitymacji szkolnej, dwugodzinny bilet był w preferencyjnej cenie. Pierwszy tydzień ferii zimowych dla grupy prawie 30 dzieci upłynął pod znakiem wielu atrakcji w trakcie półkolonii, a szczegółowe kalendarium z tych wydarzeń dostępne jest na stronach poszczególnych instytucji. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.